Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo. Witamy Was razem z Frodo. Cześć, witam Was. W kolejnym odcinku do naszego customu Tomb Raider Intef vs. Writings. Lecimy, słuchajcie, dalej w stylu Vegasowym. Vegasowym, a tutaj ale coś chyba pominęłam po drodze. Po drodze jakieś drzwi, ale dziurka. Zamknięte. No ale dobrze wiedzieć, że tu są drzwi, żebyśmy widzieli. Dobra, schodzimy na dół. A czy tam jeszcze czegoś nie było po drugiej stronie? Jezus, nie. Uuu, muzyczka. No to dawaj, co macie? Co macie? Mają panów. O, no. Nawet nie wchodzę do menu. Chociażby nie wiem co. Umcyk, 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 umcyk. Umcyk, umcyk, ca, ca, ca. Umcyk, 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 umcyk. Umcyk, umcyk. Umcyk, umcyk. Da się te szyby wywalić, wiesz? Tak, 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 tylko nie wiem, nie chcę na razie wychodzić jeszcze. Ja też nie. Jest piękne. Tu jest jakieś wejście na górę. No, to jest po prostu sztosik. Normalnie, Nathan, jesteś szpenio, nie? Mówisz o pastorze. Tak. No, 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 no. Tak, tak, tak. To jest po prostu rewelacja. Niknąłem przez krzesełko, ale to nie szkodzi nic. Idę na górę, wiesz? Ja po schodkę. No i spadłem na dół. Okay. Tak poszedłem. No nie wiem! A wiesz, że mi zagłuszasz? Nie możesz tak. La 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 la. Ewe! Zaraz będzie najpiękniejszy ten fragment taki, z tym motywem przewodnim cicho teraz. Nie. No to rzeczywiście dałem. To się zagłusza jak... Jezu, ile ich tu jest. No właśnie, zaraz będę musiała wziąć apteczkę i będzie gówno z muzyki. Nie, no muszę wziąć. No ja już mam cicho, niestety. Ucisk. Jezu. Kurde! Co? Ile ich tu jest? No dużo. Padł. Co? Nie, bo tutaj chodzę po jakichś łazienkach. Też to masz? No, mam kibel. Jest łazienka. No i jest kibel. O Boże. No jest kibel. No i jest kibel. I tyle. No i koniec muzyki. Zabieram M16, te automaty. No, łóżka. Aha, no tak. Masz rację. Z łóżka i pod łóżkiem. A tu na automaty, a pod łóżkiem naboje, nie? Tak, tak, tak. A po drugiej stronie też coś tam było chyba. Po drugiej stronie też była taka łazienka. Kibel. No dobrze. Auto. Okej. Okay. Trzeba troszkę poużywać automatów. Zbijam te szyby. Nie. To co, idziemy jeszcze górą? Tutaj górą? No si. No, tak, zobaczymy. Wiesz, myśmy tam nie poszli, tam gdzie były te... Wiem. Hit. A jeszcze chciałbym... O! To można przesunąć? Nie. Po co ten worek tu się buja? Pewnie w tym samym celu, co tam. Co tam z poprzedniego odcinka, żeby mnie zabić. Mm-hmm. A, tu jest przycisk. On chroni przycisk, co ty? Mm-hmm. Poważna jesteś. Zobacz, tam też chronił, no. Zobacz, jak chroni. Widzisz, nie da się, bo trzeba w ogóle tu wyliczyć czas, kiedy przelecieć no, przez to. W drodze powrotnej może mnie zabić. Coś się otworzyło, ale nie no, wiem co. Może tam na no, dole. Naprzeciwko. Nie, no tu naprzeciwko. A idzie. A tu. Idzie Cześć. Ktoś, czekaj. A czemu on idzie? To może tam skądś przylazł. No, tak. Tak, tam było to jeszcze było jakieś tu na przejście. Górze przecież jeszcze pozamykane. No, otworzyło się. A tu, dobra. Cały czas słyszę jeszcze kroki tam na dole chyba. Gdzieś łazi. A tu? Znowu o, jakaś coś jest. Sypialnia. Oni chcą kluczyk. Nas tutaj po prostu, dobra. Ja nie wiem. Ale dlaczego ten kluczyk? No nie wiem, no, tylko, że baterie mieliśmy do wtrynienia, ale klucz, no, no jest, to mam nie. Mam ochotę na te warzywa, na patelnię z tym mięsem, nie wytrzymam, jak on zaraz nie pójdzie, przyjdzie z tymi macami do domu. Najlepsze jest to, słuchajcie, że u mnie w domu jest tak gamingowe słownictwo,
że na przykład, wiecie, nie mówię na przykład, że robię listę zakupów, tylko zrób listę maców, nie? Macy. Wiesz, co to są macy, prawda? No, tak, wiem. Aha. Mm. Tak, ja bardzo wiem. Mm. Połowa ludzi chyba też nie. Ja myślę, że wiedzą. No jak można nie wiedzieć, co mat? A tu jest na kluczyk. Gdzie? No tu te okna, co żeśmy wypierniczyli w kosmos. Tam na dole? No, niżej, nie? No. Dobra, mam. No co są macy? Tylko, powiedz wszystkim. No, składniki. Nie, w życiu. W życiu a nie życiu, wiedziałbym, że macy to są składniki. Skądś ty to wzięła? Jakie to gry? Każdej. Ej, ale ja nie wiem, co to otworzyło. Czy to tam kładkę klatę zrobiło? Kładkę tak? Zrobiło. Mhm, tak, mhm. Tak. Ja ją widziałem z dołu. Czyli... a dalej nie zrobiliśmy tych... Wiem. Wiesz, tam na dole te kolce. Ale może to... Gdzie to miało niby nas poprowadzić? O, patrz, co mamy. Dobra, no to już wiemy, gdzie wtrynić. No ja też wiem. Aha, tu się otworzyło. No dobra. Może taki znaczy, skrót nie będzie, może co? Bo w sumie teoretycznie to było tam chyba niedaleko, nie? Ale nie będzie ten skrót, co mijaliśmy te drzwi? No pewnie, że tak. Tak, tylko chodzi mi tam, gdzie będzie do użycia, to może tam będzie gdzieś ten taki powrót, o nie, przez wodę my musimy wracać? Naprawdę? Nie może być. Naprawdę? Naprawdę? A czemu te drzwi się tam nie otworzyły? Hello! No ja czemu? A tutaj jakieś wejście na górę jeszcze? To ja tego nie widziałem. No właśnie, tak mi się wydawało. Mam. Tak mi się wydawało, jak żeśmy wtedy schodzili, mówiłam, ty, a tam nie było jeszcze jakiegoś przejścia? I tak jest mi śmignęło. Mhm, ale jest tam wyjść. Coś w ogóle dalej jeszcze? Nie, jest znajdźka. Tylko? Mhm. Ale to wezmę. Już jestem. To co tam wezmę? No ale to czekaj, znowu do wody? Naprawdę? No, bez sera. Bez sera. To może to było tak tu? Gdzie to później było? A gdzie tutaj się szło, jak szliśmy na dół? To co? Aha. I tutaj aha. No nie, no muszę tak wpłynąć no chyba tylko tu woda, Grzesiu. I co? A, nie, głupie. Nie to. Pogubiłem się. Nie wiem, gdzie to było. Tu jest jeszcze wpłynięcie. Ale to jest ten skrót taki, co nam się zrobił, tak? Mam w ten skrót tutaj wpłynąć? Nie? Jaki skrót? Boże, ja wszystko pomyliłem. Ty, a tam byliśmy na samym dole, tam jest jeszcze jedno takie wrożku. Byłeś tam w wodzie? Tak zupełnie wrożku w wodzie. No to tam chyba znajdźki, no to tam byłem. No to mnie tam nie było. Bo ja mówiłem, że tak, no właśnie dół. Wiedziałeś gdzieś są znajdźki, a ja nie wiedziałam. Niedobrze. Nie wiem, gdzie jest no, to do wtrynienia, do... Ale wypłynąłeś już, tak? No tak, ale wypłynąłem no. Nie w tym miejscu, co trzeba. Czemu? Ale na powrocie, tak? No znowu idę po tych schodach tam na górę, ale to chyba nie to. Jest tylko źle. My tu wypływamy przy takiej roślinności, tak? Nie wiem. No tutaj, gdzie użyliśmy tego klucza, gdzie jest opera, tak? No to tutaj? No, a nie? No widzisz, nie wiem. A ja nie wiem też, myślisz, że ja pamiętam? Wszystko mi się popieprzyło. Ja nie wiem, gdzie tutaj nie było. A tutaj nie było? Ale w sumie, o, panowie tu są, no to chyba to dobrze jest, nie? Bo panowie wyskoczyli. Boże, co, ja wszystko źle zrobiłem. Nie wiem, gdzie ja mam iść. Czemu źle? Czemu przeżywasz? No bo ja jestem zupełnie w innym miejscu. A nie jesteś w operze? Nie. A gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? A tam jest. No muszę znowu zejść po tych schodach. Po jakich schodach? No bo wlazłem na górę niepotrzebnie. A to czyli nie tu na górę, bo tu są panowie, oni tu latają. Czekaj. I to... No też widziałem ich, ale ja ich widziałem za szybą, zanim ja tam dojdę. Ale to... Aha, no i tu się to wsadza, masz rację. Słuchaj, a to my się nie tam nie wracamy tego. Po to ewentualnie, nie? To daleko jest, czy nie? Czy to nie jest kurde, daleko? Kurde, tak głośno, nie lubię tego, jak tak głośno jest. Ja muszę znaleźć to przejście, nie wiem, gdzie to jest. Kurde. Wiesz, gdzie jestem? No, nie. My na samym początku, ten pierwszy basen, gdzie wpływaliśmy. Kurde. A, o Boże. No wiem, właśnie nie wiem, gdzie mam iść. O Bożu. No dobra, teraz pływam, gdzie ryby. To gdzie teraz mam płynąć? W tym wielkim basenie, gdzie ryby no były. To jakby, to jakby po środku było to okienko.
Jakby ściana naprzeciwko szyb po środku. Nie wiem, czy to ci w jakiś sposób pomoże. Nie, no to ta brama się tu otworzyła, tak? Aha. Jesteś w wodzie? No jestem tu w wodzie, no. Widzisz szyby na... nie tam, gdzie jest most, tylko po prostu szyby jakby naprzeciwko ściana, tak? Widzisz? Nie, jeszcze czekaj, nie widzę. Tu muszę... No wielkie szyby, no to ich szyb jest tam od groma. O Jezu, wiesz, co się otworzyło, kolejna No widzę też szyby, dobra, no i? No i naprzeciwko tych szyb jest ściana i na pośrodku tej ściany jest wpłynięcie jako powrót. Widzisz? Może to? Nie, to jest to z tą dźwignią. Nie rozumiem, nie wiem, gdzie mam iść. No dźwignię podwodną znalazłem znowu. Nie, w ogóle z tej... Nie wiem, z tej części wypłyń. Wypłyń z tej części. Ale z jakiej części? Gdzie iść? Gdzie to płynąć? Ja no w ogóle nie pamiętam, gdzie jest wpłynięcie, to co, o czym ty mówisz. W ogóle nie wiem, gdzie to jest. To jest... Tam, gdzie miałeś znajdźki. Wiesz, gdzie są znajdźki? Okej. Przepraszam. To na dole, tam na samym dole popływanie, pływanie. Mam pływać, gdzie te ryby? Czy nie w ogóle? Czy mam tutaj nie wpływać w ogóle, gdzie te ryby? Ale tam wszędzie są ryby, więc nie rozumiem. No właśnie, mam być w tym basenie, gdzie te ryby? No tak, przez basen musisz przecież wrócić. Jak chcesz wrócić inaczej? Ale właśnie nie wiem, gdzie mam wracać. Gdzie? W którym? Ale jesteś w basenie? No jestem w basenie. No dobrze, gdzie masz znajdźki? Gdzie masz znajdźki? Gdzie brałeś znajdźki na samym dole? Na samym dole brałem znajdźki. No ale gdzie? No gdzie? Na samym dole. No ja wiem, ale idź tam. No to ja chcę cię nakierować. No i płynę, jestem na samym dole. Widzisz na tą dziurę? Na samym dole. Widzę. No to zobacz, na tej równoległej ścianie po środku jest wpłynięcie i jest normalnie wielkie okno, do którego wpływasz. Znaczy okno, no wiesz, w sensie... No ale tu byłem już. To... Jak byłeś? Tam są takie liście. Takie... No i tu klucz, tak? Tak, no i tędy wychodzisz. To tędy? No. O Boże. Byłem tu. No to nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, byłem tu, ale nie wiedziałem, że to o to chodzi. Pocieszę cię, że znowu się wracamy, nie? Znowu płynę do tego basenu, bo ta kolejna kratka się tam podwyższyła, nie? Aha. A powiedz mi, bo to chyba było tam na górze, tak? Do wtrynienia ta bateria. Tak. Ty zostawił? Tak, wszystko. Aż się pogubiłem, naprawdę. Zamotawszy się. A jeszcze jeden pacjent. I tu była ta bateria, o, no. Znowu mi się... A fajnie, bo ten trigger z tą nutą cały czas się, wiesz, załącza. Podoba mi się to. No. Tylko wszędzie się to załącza. No ale muszę zasejwować, więc przykro mi. A tu się otworzyło, aha. O, ginę właśnie. To już pewnie muzyki nie będzie. No, po muzyce. Możecie mi podziękować. Ty gadasz. No, nie byliśmy tam, gdzie te cholerne kolce. A ja widzę to z dołu, te kolce. Teoretycznie można by było tu spaść na dół, chyba żebym się połamała. Nie wiem. Ja tu idę, słuchaj, idę cały czas, idę. I tu jakieś worki są, znaczy ten. Aha. Apteczka. Nie worki, tylko skrzynie bujające się, tak? No, i tam masz w ogóle przycisk. Widzę go. Tu dalej mogę sobie przechodzić, nie? Przez te autka, no oczywiście, bo po co? Aha, o rany boskie. No to teraz gdzie to było? No znowu się wracasz przez basen. No stąd co, skąd przyszliśmy? Aha. A czemu? A spadłem sobie na dół na te... Na tą widownię tam, a co? A my jesteśmy, wiesz, gdzie wylądowaliśmy? Pamiętam, że zaczynaliśmy w ogóle ten level i jakby z naprzeciwka od razu strzelaliśmy do gościa, pamiętasz? On był jakby w ogóle po drugiej stronie tych budynków. Tam, tak, no to jesteśmy teraz po drugiej stronie budynków. Panowie coś w ogóle tu zostawili, czy nie? To jednak się tu dostaliśmy, słuchaj. Dobrze, dobrze.
Bo tam jeszcze jakieś takie okna były, gdzieś widziałem z daleka. Ja tu bym chciała może najpierw zanurkować, czy coś tu jest, czy nie. O, tylko jest naboje, są do shotguna. I będą. Nie obrażę się. Mocne te szczury. Jeszcze? Zostawił? Szczury, ale mówisz. Mam tutaj gości, masakra. Dobra, ja dopiero wpływam do wody, wskakuję. Mhm. Możesz poczekać na mnie, jak chcesz. No, znaczy ja sobie tutaj rozwalam panów, no. W sensie nic takiego fabularnego. O, a tu co? Teraz to by trzeba było płynąć znowu tam do góry, gdzieś ta brama otworzyła, tak? Przez te ryby. Tak. No, niestety. To było tu? Muzyczka rzeczywiście mi się włączyła jeszcze raz. To ją przyciszymy. Teraz mogę na te balkony tam się dostać, tak? O Jezu, teraz się wybij stąd. To może zrobimy tak o... Jezu. Aha, koniec levelu. To chyba nie o to chodzi, nie? No nie zabraliśmy sekretu, to na pewno. Jednego. No i... Ale nie szukamy go. Ale no nie wiem, możemy poszukać. A ten a te kolce, to coś tam było? No właśnie, nie byłam tam. A nie byliśmy tam. Jakby to jakieś naboje jeszcze za tymi odkami. No to trzeba było kawał drogi odrobić. Proszę, możemy sobie zapisać to na górze z... Za tym autkami coś jest. A, i tutaj jesteśmy, gdzie tego gościa rzeczywiście chyba zabiłem, tak? Ja go zabiłem tu? Mieś resz. Może teraz trochę postrzelajmy z automatów. No to poczekam, ale już mnie od razu Doberma zaczął oczywiście atakować. Nie widzę nic, bo drzewa mi przeszkadzają i muzyka jest głośna. Jezu, jeszcze następny pacjent. Ten coś zostawił? Nie. A ten? Tak. Znowu ty... mamy takie klimaty, słuchaj, tego pierwszego levelu. Ha, no, 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 no. To poczekaj jeszcze. Mhm. Bo ja jeszcze dopiero tutaj zabijam tych kolesi. Dobrze. Jeden zostawił, jeden z drugim? Nie. Szczury z Uzi. Nie było żadnego bossa, nic. A no tu takie drzwi po drodze, one się otworzyły, tak? Tak. Coś tu było w nim? Nie. Gości tylko. Nie może być. A te szyby? Nie da się. Kurde. Może to był gdzieś sekret? No nie widzę. Idę, idę jeszcze, dopiero idę. A tu, w tych kratach? Przepaść. Znowu kogoś słyszę. No gin. A za tą kurtyną? Sprawdzałam. Szkoda, że nie mamy tego sekretu. No. Och. Czy możemy grać dalej, czy... Tak, tak, jak najbardziej. Dopiero zaczęliśmy. Nie wiem. Aha, czyli jesteśmy znowu, wędrujemy do platformy wiertniczej. Tak, już tak. Jakiś Doberman mnie tutaj. Poszedł. Kurczę, kiedyś pamiętam, jak... mój mąż, nie zapomnę tego, słuchajcie, nasze, jak to życie ludzi by się inaczej potoczyło. Słuchajcie, mój mąż, jeszcze nie mąż, miał taką właśnie decyzję, bo znajomy jakiś tam z dawnych czasów miał, załatwił, była możliwość, że by pracował na tej platformie wiertniczej. Tam jest kupę kas, słuchajcie, do Norwegii. W takiej platformie naprawdę kupę kasiury się zarabia, bo trzeba zrobić takie, słuchajcie, wytrzymałościowe testy, a w ogóle spawacz na platformie to, słuchajcie... To jest taka papa. No i słuchajcie, on miał wyjechać tak w sensie na stałe i mieszkać tam.
I słuchajcie, on specjalnie dla mnie został. I teraz tak się męczymy już do końca życia. Boże, i on bez papy, on bez papy. To jest straszne. On bez i papy. Nawet ty po prostu, ty to mówisz, to jest śmiech przez łzy. On został dla mnie. Ale... No, zamiast to ale tyle mogło być papy. Ale tyle mogło być papy. Przecież mógł se tam pojechać. Ja bym się tu Człowiek to taki młody i głupi. Człowiek by się tu wyszalał. Wiesz, o co chodzi? I na przykład tak, no człowiek, ten drugi byłby ściorany tą robotą, życiem. No byłby. Ja bym spijała tą śmietankę dosłownie. A człowiek jest taki młody, o Boże, Romeo, zostań dla mnie. I tak to się, słuchajcie, no skończyło za najniższą no, krajową. Nie. Jacy ci ludzie są powaleni. A mogło być tak pięknie. No, no, no i taka puenta z tego wszystkiego, przestroga dla młodych ludzi, którzy będą mi oglądać. Odcinek powinien się nazywać. To taka ciekawostka z życia Deseo. Uszczknęłaś rąbek. Tak, my z mojego, tajemnicy. Słuchajcie, tajemnicy z mojego życia, no. O Boże, normalnie nic tylko nie, płaka. Ja to dobrze, słuchajcie, że ja jako taka młódka założyłam sobie rodzinę, bo jak ja bym miała ją zakładać już teraz jako dorosła kobieta, to ja współczułabym temu facetowi. Przysięgam. Te dorosłe baby to takie cwane lisice, okropne są. I biedny ten chłop, z którym one się żyją. Ubawiłem. Ale to bez sensu, po co ja se to tu otworzyłam? Wiesz co, ja nie wiem, co ja robię tutaj. Gdzieś wlazłem na górę, ale nie wiem po ale co. Ale jesteś już w tym nowym levelu? Tak, tak, jestem. Tu jakieś zejście, tu jeszcze jakieś coś jest. No jakieś tu są głupoty, nie wiem, o co tu chodzi. To są zamknięte drzwi, czyli nie tutaj mam iść. Byłeś tam taką znajdźkę pewnie u góry, tak? No na górę tylko apteczkę miałeś, były. Tak? Tak, no, tak. Ale no. A ten gościu, co tam był na górze, tam można wejść jeszcze do niego? No właśnie nie udało mi się. Ja tutaj jeszcze dalej, jakby po środku było takie przejście, nie? No jest, właśnie no, idę tutaj, wyszedł no. Tamtą gościu, no i jakby przycisk wcisnęłam i wyszłam znowu z powrotem. Ale próbuję tutaj, wiesz co, bo może tutaj, gdzie zabijaliśmy tego ludka, to chyba się da wejść, albo... Właśnie, no, można wejść. No, jest wiesz taki... co, ciężko mi jest powiedzieć, bo gość się rozlał typowo... Nie, tu są bramki. Nie. Gdzie ty mówisz, że tu jakiś przycisk był? Ale wejdź tam do środka, musisz wejść. Wlazłem właśnie, ale... No i jedź tam, aha, to jedź na górę tam. Może, tak? Na górę? No. No nie, to ja to już nie przejście. Wiem, co ja to nie, zrobić. Czekaj, to nie, tutaj ja nie chcę tu iść. Bo ja tu znowu gdzieś wejdę, ja chcę jeszcze się tam... To co, mówisz, tam nie można ale wejść ale tu ja do już niego? Nie mam możliwości, więc eksploruj, plądruj, bo ja nie wiem, gdzie mam ma. A nie, naprawdę się nie da tam wejść do niego, na górę? No, tam gdzie skrzyniach? On leży, to nie. Bo mówię tak? Ci, że są te... Chyba, że z innej strony gdzieś skoczyć przez te barierki. Bo jakby ze skrzyni z dołu się nie da. Ze skrzyni z dołu się nie da, nie. Dobra. No to jak ty tak mówisz, no to... No, to, no mówię ci. A czekaj, a tutaj tak... A nie, dobra. No to... To wejdźmy błoto. Tutaj, gdzie ten... Gdzie ten gościu tutaj, tak? Mhm. Ja to jeszcze raz skoczyłam, gdzie była ta apteczka z tymi znajdźkami. Nie wiem, bo może tu coś przeoczyłam. I tutaj na skrzynię, znaczy można wziąć... Wejść na skrzynię. Mhm. Wchodzę tu na górę, tak? No. No nie, no tu nie ma bez sensu. Pierdzić mi się chce z tego wszystkiego. Nie wiem, co ja tu mam robić. Głupie to. No, no jestem po drugiej stronie jakby tych drzwi. Można je otworzyć? Można. On ma przycisk, ma. No to otwórz sobie, spoko. Też się cieszę. No ale to wiesz, gdzie iść? No otwórz sobie, no i idź. No idę. No idź. Gdzie dalej jesteś? Wszystko pozamykane? No i gdzie jesteś? Jak, czekaj, bo... jak sobie to otworzyłeś? No otworzy... O, matko, wpadłem gdzieś do dołu jakiegoś. Nie, nie, to nie tu. To można otworzyć? Nie. Tu? Dobra, no jest zejście na dół. Chodź tu. To ja nie mam tam nic takiego. Daj spokój. Dajże spokój. Chodź. A, opowiadasz, nie ma tam żadnego dołu. No jest dół. Zauważyłabym.
Ja wcisnęłam przycisk i wyszłam w tym samym wyjściem, znaczy innym wyjściem, tylko że do tego samego pokoju pomieszczenia wcześniej. No nie wiem, to jest zejście w dół, ja idę na dół. No ale no to powiedz mi, gdzie mam iść, bo ja nie kumam, nie widzę żadnej alternatywy. No czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś, a gdzie jesteś? No dobrze, poszłam tutaj, otworzyłam se przyciskiem drzwi, no i co? No i co? I jest jakieś gówno na środku i zamknięte są drzwi, no i co teraz? No to takie jest dziwne, taki słup na środku, tak? No tak, no i no co? No to między tym słupem jest zejście na dół. O czym ty mówisz? Proszę cię. Aha, tu? No. O Boże, to ja tego nie widziałam. Kolejna widziałam tylko zamknięte drzwi. Cicho! Ja! Chodź mnie tutaj cichać. Fajnie, że zginęłam. Spoko, że powiedziałeś, że tam się ciulowo skacze. Co jeszcze za głupia nigdzie... sucz. Ja jeszcze nigdzie nie skaczę. Na taki słup skoczyłem, ale tu chyba nie da rady. Nie, bo nigdzie nie skacze, ale tylko na taki słup skoczyłem. No, taki słup skoczyłem tutaj z przodu, ale to się nie da, dlatego ale że ale ona nie mogła się tego chycić, nie rozumiem. Którego? Nie chyciła mi się pipa. A, chyciła się teraz. Próbuj tam. Narzekaj trochę i o, cyk i łapie się. O Jezu, ty frr. Ty frr. Jakiś filarek chce taki na przykład tutaj gdzieś tam pomiędzy wskoczyłam, nie? Ale co w związku z tym? Co mi to daje? Mogę sobie na tamten i w kierunku... Ale tam są zamknięte czarne drzwi na przykład. No i po co mi to? Aha, tam gdzie ten wiatrak taki wielki? No jest tam tutaj. No wiem, ale to chyba jeszcze nie no, tędy trzeba droga. Go... No nie, myślę, że tam dalej po prostu trzeba tak, iść. Tak, dalej skaczemy, no. Dalej skaczemy, tu mi się próbują przeciskać pieski. Zostawiłeś? Nie. Musimy najpierw chyba wyłączyć ten wiatrak. Wiatrak. Na żeby pewno. Się tam przecisnąć. Dobra. O Jezu, przez chwilę zniknęły mi tekstury. No, mam tak dość często w tym customie. Ale aj, nie tu potrzebujemy się. Baterii, dobra. Tu trzeba serio? Baterię kolejną. Mhm. Pieski się mi przeciskają. No mi też. No i wchodzę na górę tutaj. A tu jest jakiś przycisk, tak? Tu jest jakieś przejście. Tak. Nie wiem co otworzył, bo kurde są dwa przejścia. Dobra, idę prosto. Zobaczymy. A ono nie otworzył przy tym wiatraku tych drzwi? Cholera wie. To mi się wydawało, że to było przy wiatraku. Jest też kolejny przycisk, Jezus Maria. Mam nadzieję, że to nie o, była żadna. Jest przycisk, który zniweluje wiatrak. Widzisz? Tu jest jeszcze jakieś wejście na górę. Ile tu klatek? Słuchaj. Aha, tu jest to do włożenia. No rozumiem, okej. Okay. I teraz, jak wejdziesz na górę... No to jeszcze proszę. Na górę, tak? Jakie okienko No, jest? Tam jest takie okienko, no. I jak wejdziesz, to wejdź, idź prosto. Nie idź w lewo, tylko w prosto. Okay. A co jest na lewo? No właśnie, nie byłem jeszcze. Ale no. Idź okay. Prosto, bo prosto jest przycisk i mam sekret. Dobra. Jeszcze sekret. I w tym pomieszczeniu, gdzie jest ten przycisk, który wyłączy wiatrak, idziesz tam? No, jestem. Masz przycisk? No, i on wyłączy wiatrak. To w tym pomieszczeniu jeszcze zobacz na górze, gdzieś jest wejście, gdzie te rury, tak musisz skakać. Tam jest sekret. No, widzę, gdzie no to dobrze. Jest. Słyszę coś. A to tu się otworzyło, to jest skrót. To na lewo to jest skrót do tego wiatraka. No to właśnie te drzwi się otworzyło. Aha, to dobra, no to... Wszystko się zgadza. Czyli doprowadzi nas to do tej baterii, no nie? Bo ona jest na dachu, ja ją widziałem wcześniej. Widziałaś ją? Nie, w sumie to ja już się pogubiłam. Tą baterajkę? Nie wiem. Chyba nie. Jakieś drzwi?
Zginęłam. O! Gdzie zapisałam? Aha, spoko, to ja idę jeszcze raz. Nie biorę tego sekretu. Nie musisz. Nie chce mi się. Patrzcie, no. I tak już nie mamy wszystkich. Pokazałam, za pierwszym razem zabrałam. Po prostu ty jesteś... mistrz. Mistrz. Ja chcę warzywa na patelnię. Tak, mi się teraz kojarzyć tylko z tym. Po co te psy w tych klatkach? Jak nie da się ich wypuścić? Chyba, że później jakoś. Pamiętam, jak chciałam mieć Dobermana kiedyś. Jezus. Tak? O nie. Chciałam. Ale jak byłam dzieckiem w sensie, nie? A później to już od nastoletnich lat to moim marzeniem był husky. Ale wiedziałam, że nigdy się to nie spełni. A tu niespodzianka. No widzisz. Jest popieprzony, idealny dla mnie. Marzenia się spełniają. Tak jest. No ale po co jest tu okienko? Gdzie tu mam skakać? Jakie okienko? No jak zabraliśmy to. Tą bateryjkę. No to wróć się tam, gdzie te pieski, to tam trzeba było wtrynić to, nie? Mówisz? Bo tu było takie jeszcze okienko, widziałeś jedno, nie? Tak. One tak jakby się otwierało... tak, wiesz... roztwierało się, tak, o to, co nie lubię. Coyote Creek'i takie. Nie wiem, o czym ty mówisz. Normalnie okno było w barierkach, jakby można było tak sobie tam... wiem. Jezu, psy mnie żrą. No, widzisz, pytałeś się, po co to. Pewnie zostały wypuszczone. Oczywiście, że zostały wypuszczone. Gdzie jeszcze? Muszą zostać chyba wypuszczone, bo one mają przycisk. A tu jest na pokrętełko, tak? Tak. Bo one strzegą przycisku. Rozumiesz? Który? O! Właśnie o to mi chodziło. Roztwierają się. Nie wiedziałem, jakie mam to powiedzieć. Pieska! O Jezu, by mnie zagryzły. Ej. No ja zginąłem. Nie zagryzłem. Dobra. A ty się tu utknąłeś. Ja wejdę, ja cię zabiję, wiesz? Bo oni cię tu zagłodzą i tak. Ja cię tu zabiję. Cię tylko zabiję. O, mamy tu naboje, proszę. To szoguna. Ale już pokazałam, wiecie, jak strzelają automaty i mam już ich dość i wolałabym wrócić do Uzi. Jakby ktoś nie wiedział, jak strzelają automaty. Po prostu. Ja bym też się teraz... To może ja się wymienię, to teraz ja... I co my teraz robimy? Bo ja już nie pamiętam. No otworzyły się właśnie te... Które? No pieski mają przycisk. Pieski mają przycisk. Jak to pieski mają przycisk? Pieski mają przycisk. Jeden z piesków ma przycisk. Nie mam. Aha, ten chyba tu będzie u góry, tak? Pieski mają przycisk, mają. Otwiera się właśnie te drzwi, o którym mówiłaś, czy się roztwierają. Ale ja nic nie mówiłam, powiedziałam, że jest po prostu okno. Nie, ja nie mówiłam. Nie o to mi chodzi, chodzi mi o okno. To nie o to chodzi. Tam jest okno i to jest dość podejrzane, no nie zwróciłeś uwagi. To nie było okno, to ja nie wiedziałem, jakie jest okno. Normalnie okno, tam gdzie zabraliśmy baterijkę, czy co to tam. To tam coś było, aha, to tam nie spojrzawszy. No nie. Ja się wybiję. No jest takie okienęło, byś mógł sobie zobaczyć, bo może tam gdzieś się da doskoczyć, a ja wiesz. A przestań, idę do tych drzwi, które się otworzyły. Chodź, normalnie go zaraz, słuchajcie, lutne, tak. Tylko teraz miałbym takie zamarzenie, żeby te M16 gdzieś jednak użyć na kimś. Aha, no ja już chyba o tym postrzelałam mówiłaś. Z tego M16. Masz to? Teraz ja chcę. No chyba o to, bo teraz jestem z drugiej strony jakby tego. Jest tu ktoś? Mam M16. Nie zawaham się użyć. W ogóle mamy 34 minuty, chciałam ci powiedzieć. Aha. Dobra, no zaraz będziemy, słuchajcie, kończyć. W ogóle chciałam powiedzieć, że to jest ostatni level. To jest ostatni level. Tak. No tak, ale zobacz, jaki jeden nam przeleciał w poprzednim odcinku. W ogóle jakiś... Będę tęsknił, co to było. Za tym customem. Widzisz, wiedziałem, że tak będzie. Znajdę coś innego, też na tym poziomie. Cieszysz się? Tak. No widzisz. W sensie, żeby to było klasyczne, nie?
klasyczne, znajdę ale też niekoniecznie, wolałabym, żeby jednak na przykład, nie wiem, no. Żeby na przykład gość nie miał odgłosów motorówki, nie? Byłoby miło. No, o to chodzi. Byłoby miło, ja słuchaj... Próbuję się wybić na tą... Chyba no. Musimy wskoczyć na drabinkę, ale na drabinkę. Chyba się nie da. Da się. Właśnie wskoczyłem. Ale z dołu? No tak, tam jest spękniętej. A tu jest, a ja nie zauważyłam, że spięknie. A ja próbuję normalnie przez barierkę. Boże. Pewnie tak to zrobię. No. Jeszcze ktoś. Dobra, używam M16. A używaj. Używaj, dowolnie. Tutaj możemy zakończyć. Jezus, jak głośno, dajcie spokój, dajcie żyć. No niestety, jedyna wada. No ale wszystkich. To tak na dwójeczce, wszystko tak. Wszystko tak jedzie, no. A ten coś jeszcze zostawił też. Kurde, wszyscy coś zostawiają. Wow. Bo... Wszyscy pozostawiali, tak? Dużo matsów. A to możesz już tam dalej nie iść, bo myślę, że to nie ma sensu, skoro to jest ostatni level, ale to... ubij jeszcze ich. No, zastanawiam się, żeby tak zrobić właśnie. Jesteś już na górze? Wskakujesz tam za tym płotek jakby? Nie jestem w ogóle tak na zewnątrz, tak? Na tym początku, gdzie zaczynaliśmy. Tak, ale teraz musisz tam skoczyć to jakby za taką bramkę, na dole spójrz, na dół. Mhm. Bo to jeszcze za tej bramki to nas nie było. No i tutaj ci wyskoczą kolesie. O, ja tu właśnie już jestem. No to już nie idź dalej, bo to jest. No nie, zabiłeś. Jezu, jak głośno. Zabij ich, ja tutaj jestem na tych skrzyniach. Tu jest jakieś pływanko. Znowu czaisz to. Pływanko będzie i tam dalej widzę też jakieś przejścia. W ogóle tam, gdzie zabiliśmy tego gościa na górze, nie? No. To tam przycisk jest. Widziałam. Widziałam. A cię już te przyciski, widzę, bardzo rozbawiają. Tak. No, to jest hit. To jest hit. No jak tam, ubiłaś ich? Tak, tylko zbieram po nich znajdźki, bo dużo pozostawiali. Jeszcze flary zabrałam. O, flary, to ja chyba tam były może, co? Czy nie? Nie wiem, w każdym razie leżą tu wszyscy. No dobra, leżą tu wszyscy. Dziękujemy. Leżę ja. Jak mamba. Jak mamba. Tym pięknym akcentem. Tak, żegnamy się z wami. Żegnamy. No i do usłyszenia. Myślę, że już w ostatnim odcinku, skoro to jest ostatni level. Myślę, że tak jest, będzie możliwe. No, to pa, na razie, pa.